taką już tradycją miasta Białegostoku, że w każdym roku zawieramy umowę z innym przedstawicielem świata medycznego, szpitalem, czy to szpitalem onkologicznym, jak było poprzednio, czy też PSK, czy teraz USK. No, tym razem trafiło na wojewódzki szpital zespolony. Jest to bardzo ważny sprzęt, który wpisuje się w nowo oddany kompleks ginekologiczno-położniczy. W skład tego sprzętu wchodzi nowoczesny system monitorowania tętna płodu, który składa się z centralnej stacji oraz 8 aparatów KTG, tak jak pan prezydent powiedział, z 2 bezprzewodowych, dzięki którym pacjentki będą mogły swobodnie poruszać się po terenie szpitala. Poza tym 3 nowoczesne łóżka porodowe, które pozwolą pacjentkom rodzić w różnych pozycjach oraz dodatkowy sprzęt, wózki dla noworodków i wyposażenie tych łóżek porodowych. Chcemy jako organ tworzący, także jako szpital wojewódzki, zapewnić mamom, noworodkom opiekę adekwatną do XXI wieku. Ten sprzęt, o którym pan prezydent, pan dyrektor wspominał, właśnie nowoczesny sprzęt w oparciu także o nowe technologie, właśnie są również adekwatne do XXI wieku.